Witam wszystkich serdecznie, teraz chciałabym Was zaprosić do trzeciej części tematu dotyczącego rozrachunków z kontrahentami. W ramach tej części, części trzeciej właśnie, powiemy sobie o rozrachunkach z dostawcami. I znów, tak jak i w poprzednich częściach, omówimy sobie ewidencję i wycenę operacji związanych z rozrachunkami z dostawcami w kontekście prawa bilansowego i to będzie praktycznie przypomnienie, ale przede wszystkim przepisów podatku, o podatku dochodowym i przepisów o podatku od towarów i. Usług. A co konkretnie w ramach tej części? No tu znów podkreślimy sobie, jak wyceniamy rozrachunki z dostawcami, jakie operacje księgowane są na takim koncie i jak ewidencjonujemy zakup materiałów i towarów. I to znów będzie dla Was przypomnienie, ale nowy kontekst będzie tym kontekstem podatkowym, gdzie powiemy sobie, czy ewidencja operacji zakupu materiałów i towarów podatkowo jest identyczna jak y, księgowo. Poprzemy sobie całość, oczywiście kolejnym przykładem. Potem przejdziemy do ewidencji otrzymanego rabatów również w kontekście podatków, czyli jak zaksięgować fakturę korygującą otrzymaną od, kontra od kontrahenta z rabatem, spojrzymy też na taki przypadek, gdy, e, gdy otrzymujemy notę odsetkową, czyli ktoś naliczył nam odsetki ustawowe od zobowiązania, którego nie spłaciliśmy w terminie czy one mogą stanowić koszty uzyskania przychodu jak je kalkulujemy w jakiej są wysokości i jak je zaewidencjonować to wszystko właśnie w tej części oprócz tego y, powiemy sobie o karach umownych które na przykład my naliczyliśmy kontrahentowi dostawcy za nieterminową dostawę y, towarów znów jak to będzie wyglądać podatkowo i księgowo jeśli chodzi o ewidencję przekonamy się na konkretnym przykładzie i wrócimy na chwilę do zaliczek, ale tym razem, uwaga, będziemy tu mówić o zaliczkach wpłaconych na poczet dostaw, a nie otrzymanych. Podkreślam to, bo często to mylicie, i dlatego tu jeszcze raz podkreślę, jak wygląda ewidencja takiej zaliczki na przykładzie. Następnie skupimy się już na zobowiązaniach przedawnionych i umorzonych, i na odpisach takich od zobowiązań w wersji, jeżeli były naliczone odsetki ustawowe oraz nie. To przećwiczymy sobie na przykładzie, no i przejdziemy do tej części najbardziej interesującej, czyli odpisanie zobowiązań, a podatek dochodowy. Jak podatek dochodowy, przepisy o podatku dochodowym traktują odpisy zobowiązań przedawnionych, a jak umorzonych? Co z kwotą VAT zawartą w zobowiązaniu? Na koniec jeszcze wrócimy do podatku VAT i do tej ulgi za złe długi. Co z dłużnikiem w takiej sytuacji? Dowiemy się, czy Dłużnik ma obowiązek, czy może skorygować wad naliczony z tytułu faktu, że nie spłacił zobowiązania w terminie, jak powinien ująć korektę w księgach rachunkowych, a następnie Przejdziemy jeszcze do jednego elementu związanego z podatkiem dochodowym, a mianowicie korektą kosztów uzyskania przychodów za nieterminową spłatę zobowiązania, czyli za opóźnienie w spłacie zobowiązania. Co to oznacza i jak to ewidencjonujemy? Przekonamy się i przećwiczymy na przykładzie całościowym, ujmującym wszystkie te operacje w jednym miejscu. Na koniec, zgodnie z, z obietnicą, przygotowałam kilka przykładów dotyczących e, wyceny. E, rozrachunków z dostawcami e, w przypadku kiedy mamy do czynienia z e, rozrachunkami w walutach obcych w kontekście oczywiście zastosowanej metody rozliczania różnic kursowych dla celów podatkowych i stornowania bądź nie niezrealizowanych różnic kursowych na koniec jako podsumowanie powiem jeszcze e, o kompensacie wzajemnych należności zobowiązań czym ona jest kiedy może mieć miejsce czy Kontrahent musi wyrazić zgodę na taką kompensatę. W jaki sposób dokonujemy takiej kompensaty i ewidencji tej, kompensa tej kompensaty w księgach rachunkowych? Tym sposobem, kończąc temat dotyczący rozrachunków z tytułu dostaw i usług. Jak widzieliście, te trzy części razem. Tworzą bardzo dużą, spójną całość. Podkreślę to jeszcze raz: ważną dla tych, którzy zamierzają pracować w działach bądź accounts receivable, bądź accounts payable, czyli w należnościach, bądź w zobowiązaniach, i będą zajmować się wyceną w trakcie roku i na koniec roku obrotowego, czyli na dzień bilansowy, czy to należności, czy, zob czy zobowiązań. Serdecznie zapraszam do tego wykładu.